Partnerem strategicznym programu jest PKO Bank Polski. Partnerem programu jest firma KGHM Polska Miedź. Dobry wieczór Państwu, witamy w Biznes Polska. Wiele słyszeliśmy na temat tego, że PIT zostanie automatycznie za nas rozliczony, ale nie do końca tak jest. Zapraszam Państwa na wypowiedź rzecznika finansów, kto powinien jednak wejść na podatki.gov.pl i skorzystać zarówno z ulg, jak i wspólnego rozliczenia. Jeśli korzystamy z naszej nowej usługi Twój e-PIT, sprawa wydaje się być bardzo prosta i naprawdę jest prosta. Wystarczy zalogować się na bardzo prostą stronę, której adres to podatki.gov.pl, podatki.gov.pl. Na tej stronie za pośrednictwem danych uwierzytelniających, którymi są w naszym przypadku PESEL albo NIP z datą urodzenia, a także kwoty odpowiednie przychodów, logujemy się do naszego konta, tak moglibyśmy to nazwać. System pokazuje nam, jakie uzyskaliśmy w minionym roku dochody, przychody, jakie były koszty uzyskania tych przychodów, od ilu pracodawców otrzymaliśmy druki, na przykład PIT 11. No i także już od razu na samym początku jest bardzo jasna informacja dotycząca przekazania 1%. Gdyby się okazało, że to okienko jest puste, w sposób bardzo prosty i intuicyjny można wybrać organizację, na przykład wpisując jej numer KRS, albo także wpisując jej pierwsze litery nazwy. Szacujemy, że jest grupa kilku milionów osób, które de facto wraz ze startem nowej usługi Twój e-PIT mogą praktycznie zapomnieć o wypełnianiu deklaracji podatkowych i mogą także teoretycznie nie wchodzić nawet na naszą nową usługę Twój e-PIT. Są to najczęściej osoby, które są samotne, które nie korzystają z żadnych ulg, z żadnych odliczeń. Wówczas system automatycznie przygotowuje także dla nich to zeznanie podatkowe i o ile dla wielu osób jest korzystne, aby się zalogować, aby ewentualnie wprowadzić ulgę, o tyle dla takich osób, o których mówimy, nie ma to de facto większego znaczenia. My oczywiście nie mamy takiej wiedzy, czy małżonkowie, skoro w ubiegłym roku rozliczali się wspólnie, to również w tym roku chcą w dalszym ciągu wspólnie się rozliczać, więc system generuje takie rozliczenie indywidualnie dla każdej osoby. Dla każdej osoby, dla każdego podatnika. Natomiast kiedy jeden z podatników zaloguje się na ten system, będzie miał, od razu to zauważy, bo to jest na pierwszym oknie, które się wyskakuje, taki przycisk z napisem rozlicz wspólnie z małżonkiem. Natychmiast klikając właśnie to miejsce, pojawia się kolejne okno do logowania i za pośrednictwem danych uwierzytelniających współmałżonka są pobierane dane dotyczące męża żony. System jak najbardziej pozwala rozliczać się wspólnie, zresztą obserwujemy to już na tę chwilę, że tych wspólnych rozliczeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo na tę chwilę mamy deklaracji złożonych już ponad 3 miliony, ale około 800 tysięcy, nawet nieco ponad, są to deklaracje małżeńskie, czyli tak w sumie, gdybyśmy to oczywiście zliczyli, wygląda na to, że w tym momencie już około niespełna jeszcze 4 milionów osób z tej funkcjonalności skorzystało. Także system działa jak najbardziej sprawnie, jeśli chodzi o na przykład 1% podatku. Przekazywane jest to w sposób sprawny. Mamy sygnał, że mniej więcej 75% osób, które już skorzystały z tego systemu, także przekazały 1% podatku, podczas gdy wcześniej, biorąc pod uwagę globalnie, w całym minionym roku ta liczba taka odsetkowa była zdecydowanie mniejsza. Jeśli chodzi o kwestię naszej nowej usługi Twój e-PIT, to oczywiście nie jesteśmy w stanie znać wszystkich ulg, z których korzystają podatnicy. No bo na przykład jest ulga na internet, Urząd Skarbowy nie ma wiedzy, jak dużo wydaliśmy na internet. Jest na przykład kwestia ulgi rehabilitacyjnej, tutaj też Urząd Skarbowy takiej wiedzy nie ma, więc to trzeba każdorazowo
na bazie dokumentów, które pokazują poniesione wydatki, umieścić konkretną informację o tych wydatkach na przykład w naszym nowym serwisie, czyli na podatki.gov.pl, wypełniając Twój e-PIT. Ale Twój e-PIT na przykład wie o tym, że mamy dzieci i już w sposób automatycznie uwzględnia taką ulgę prorodzinną. Wyjątkiem jest tak naprawdę tylko jedna sytuacja, kiedy dziecko w naszej rodzinie przyszło na świat w minionym roku. Wówczas jeszcze w tym roku musimy taką informację w sposób samodzielny dopisać do systemu, ale jest to tak naprawdę pierwszy rok funkcjonowania tego systemu, pierwszy krok, który właśnie dziś stawiamy, a będą kolejne w przyszłym roku, kiedy już system będzie połączony z odpowiednimi bazami i będzie wszystko coraz bardziej zautomatyzowane, a dodatkowo z tego systemu będzie mogła korzystać dodatkowa grupa osób, bo na tę chwilę są to przede wszystkim pracownicy, którzy uzyskują dochody w oparciu o umowę o pracę, dzieło czy też zlecenie. Natomiast w przyszłym roku chcemy, aby także z tego systemu mogli już korzystać również przedsiębiorcy. A teraz, drodzy Państwo, wypowiedzi ekspertów na temat ostatniej dyskusji testu przedsiębiorcy, a konkretnie degresywnej skali podatkowej dla osób dobrze zarabiających, które realizują się w pracy poprzez samozatrudnienie. Mamy dosyć dużą dyskusję i pewnie do wyborów ta dyskusja będzie się rozpędzała. Czy osoby samozatrudnione stracą możliwość rozliczania się w sposób liniowy? Co z kwotą wolną? O tym opowiedzą nasi eksperci. Sytuacja polegająca na tym, że osoby niżej zarabiające płacą proporcjonalnie wyższe podatki, prawie nie występuje w Unii Europejskiej. To jest bardzo rzadka sytuacja i niezdrowa, i też po prostu niesprawiedliwa. Sprawiedliwe podatki to takie podatki, które polegają na tym, że no co najmniej jest tak, że ta proporcja jest taka sama w różnych grupach dochodowych, a najlepiej by było, gdyby ten udział rósł wraz ze wzrostem dochodów. Powiedzmy to wprost i nie bójmy się powiedzieć tego otwarcie. Praca na działalności gospodarczej jest bardziej opłacalna niż praca na umowie o pracę. Wynika to w dużej mierze ze skomplikowania umowy o pracę i z obciążenia tej formy zatrudnienia w sposób bardzo wysoki. Tutaj efektywny klin podatkowy wynosi ponad 40%. Więc naturalnym jest, że ludzie nie chcą płacić tak wysokich podatków, szukają więc bardziej optymalnej formy zatrudnienia i tutaj prawodawca w ubiegłych latach wyszedł naprzeciw tym potrzebom i pojawiło się takie rozwiązanie, które zachęca do tego, aby przechodzić na jednoosobową działalność gospodarczą i w ten sposób nawiązywać współpracę bardzo często z jednym pracodawcą. Pełna zgoda. Rzeczywiście zgodzę się z tym, że różnice w interpretacjach podatkowych czy często jednak mimo wszystko zmieniające się prawo, które dotyka przedsiębiorców, może być pewnym wyzwaniem i pewnym problemem dla przedsiębiorców i rzeczywiście powinniśmy dążyć do takiej sytuacji, w której prawo jest stabilne, jasne, klarowne, kiedy ustawa o VAT nie ma kilkuset stron, tylko rzeczywiście jest łatwa w interpretacji, a urzędy skarbowe raczej starają się działać tak, aby no, przychylać się do rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców. To jest zgoda co do tego. Natomiast wydaje mi się, że teza o tym, że przedsiębiorcy jakoś fiskalnie czy finansowo są uciskani, w polskim kontekście jest nieprawdziwa. Jeśli porównamy sytuację przedsiębiorców w innych krajach, mam na myśli ten aspekt finansowy, podatkowy, fiskalny, to nie widać tutaj takiego wielkiego obciążenia. Raczej powiedziałbym, że obciążenie podatkowe CIT-em, czy właśnie ta możliwość liniowego podatku w przypadku samozatrudnionych, to są warunki raczej preferencyjne w porównaniu do szczególnie krajów Europy Zachodniej. I
Jak możemy zauważyć, koszty zapłacenia za tak zwaną piątkę Kaczyńskiego prawdopodobnie spoczną na tych najlepiej zarabiających. Więc z jednej strony rząd mówi, że powinniśmy budować naszą klasę średnią, budować tą grupę społeczną, która zarabia dobrze i bardzo dobrze. Z drugiej strony właśnie wszystkie obciążenia podatkowe, które i komplikacje podatkowe, które pojawiają się w najbliższych czasach, są kierowane właśnie do tych ekspertów, informatyków, prawników, lekarzy. Tak, niska kwota wolna od podatku jest jednym z problemów polskiego systemu podatkowego. Ja byłbym zwolennikiem tego, żeby ona była nieco większa, żeby była 12-krotnością co najmniej minimum egzystencjalnego, a tak naprawdę 12-krotnością minimum socjalnego. Tak? Czyli to byłaby taka sytuacja, w której osoby, które są w stanie pokryć wyłącznie swoje podstawowe potrzeby społeczne, po prostu nie płacą podatku dochodowego. Innym bardzo dobrą rekomendacją jest to, co ekonomiści mówią od lat. To znaczy zwiększmy kwotę wolną od podatku, która w Polsce pozostaje w sposób kompletnie dysproporcjonalny do innych gospodarek europejskich. Ta kwota wolna, którą mamy dzisiaj w Polsce, jest niekonkurencyjna i odstaje od tego, jakie są praktyki rynkowe w innych państwach świata. Podatek dochodowy zaczyna się dopiero od tej granicy, w której te osoby są w stanie zaspokoić nieco więcej niż swoje podstawowe społeczne potrzeby. No i obecnie nie mamy takiej sytuacji i to mnie prowadzi do tezy, że polski podatek dochodowy po prostu nie jest sprawiedliwy. Rozwiązanie to, czyli zwiększenie kwoty wolnej od podatku, przyczyni się do poprawy sytuacji szczególnie tych najmniej zarabiających. W chwili obecnej osoby te zarabiają mniej aniżeli na przykład przedsiębiorcy, natomiast są obciążeni fiskalnie w sposób większy niż ci najlepiej zarabiający. Nie, absolutnie nie ma takiego zamiaru, nie ma takich planów, aby stawkę liniową w jakimś sensie likwidować. To nie, rozumiem, że pewne wątpliwości mogły dotyczyć tak zwanego testu przedsiębiorczości, o którym w ostatnim czasie było głośno, czy też testu przedsiębiorców, jak to różnie było nazywane. To jest tak, że w ramach pracy w ministerstwie oczywiście analizujemy bardzo różne aspekty, które dotyczą systemu podatkowego i ten element też jak najbardziej podlega takiej analizie, natomiast w tym momencie nie ma ani żadnej decyzji, ani żadnego projektu, czy też żadnego terminarza, który pokazywałby jakiś plan działania w tym zakresie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś Ekonomia Raport o 22.30, a Biznes Polska w każdy wtorek i czwartek o 19.40. Dzięki usłudze Twój e-PIT nie spóźnisz się, unikniesz pomyłki i zyskasz więcej wolnego czasu. Informacje o usłudze na portalu podatkowym podatki.gov.pl. Partnerem strategicznym programu był PKO Bank Polski. Partnerem programu była firma KGHM Polska Miedź.